Cześć, jestem Xavier. Gram na pozycji bramkarza. Zacząłem grać na tej pozycji od 7 roku życia. Tutaj w Rakowie jestem niespełna 2 miesiące. Jestem, tak można powiedzieć, nowym zawodnikiem. Jest na pewno fajnie was poznać. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Ben Lederman. Mam 22 lata. Gram na pozycję pomocnik w Rakowa. I jestem w Rakowa 2 lata. I po polsku ja nauczę się codziennie i jeszcze muszę poprawić, ale myślę, że dużo rozumiem i krok po krok lepiej się czuję tutaj. Myślę, że Ben zasłużył na wielkie brawa, co? Miał 16 lat, jak debiutował w Ekstraklasie. Ben czy Xavier? Xavier. Du, 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 du. Prawda! Ile miesiąców gracie? Ile miesięcy? Czekamy, co odpowiedzą. 12 lat, czyli... 144 miesiące, tak? Tak! Myślę, że tak. Brawa, brawa! Ben? Dokładnie. No, Ben, to prawda? Byłeś w Barcelonie? Tak, tak. Grałem tam 7 lat. I to był bardzo dobry czas dla mnie i dobrze tam, dużo tam nauczyłem. Ben, gdzie było lepiej, w Barcelonie czy w Rakowie? I tu, bo tam grałem na akademię, tu jest pierwszy raz, że gram na profesjonalnym, a to jest inny experience dla mnie i tak, to też dużo nauczyłem tutaj. To ile grali meczów? Na poziomie ekstraklasy mecz 28, a w juniorach 500. Ciężko. 500 milionów. Tak, 500 milionów. Czy Raków będzie w Lidze Europy? Mam nadzieję, że następny sezon będzie. Czy Liga Mistrzów będzie? Tak, albo to, albo to. Kiedy powstał Raków Częstochowa? 1921, ale... 1921. Dokładnie tak. Brawo dla Bena i dla Xaviera i dla Antosia. Super, piona. Dlaczego macie czerwono-niebieskie barwy? Ktoś pomyślał sobie, czerwony, jeden z najładniejszych kolorów, niebieski też, połączył je, dał je do najlepszego klubu w Polsce i tak powstały barwy Rakowa.